27 kwietnia wspominamy błogosławionego Aszarda, biskupa. Aszard urodził się prawdopodobnie w Anglii około 1100 roku. Kształcił się we Francji i wstąpił do opactwa świętego Wiktora w Paryżu. Po śmierci pierwszego opata, Gilduina, w roku 1155 Aszard został wybrany jego następcą. Był to szczytowy okres rozwoju tego opactwa. Aszard kierował nim przez 6 lat. W 1157 roku kanonicy katedralni w Sis wybrali Aszarda swoim biskupem. Wybór ten potwierdził papież Hadrian IV. Wskutek sprzeciwu króla Henryka II, sakrę biskupią Aszard przyjął dopiero w roku 1161. Relacje z królem ułożyły się odtąd pokojowo. W tym samym roku biskup został ojcem chrzestnym córki króla, Eleanary. W roku 1163 Aszard uczestniczył w uroczystym przeniesieniu relikwii świętego Edwarda Wyznawcy w opactwie Westminsterskim. Był możnym patronem opactwa premonstrantensów w La Rouquère na terenie diecezji, którą zarządzał. Gdy 29 marca 1171 roku zmarł, został pochowany w tym właśnie opactwie. Do dziś zachowały się fragmenty jego traktatu dogmatycznego poświęconego Trójcy Świętej oraz 15 kazań. Módlmy się. Boże, za Twoją łaską, błogosławiony Aszard świecił wzorem życia kanonicznego i troski pasterskiej. Spraw prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem stale wzbogacali Kościół obfitym plonem duchowym i doszli do jasności szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.